Dzień dobry, nazywam się Bartosz Niegrybecki i w zeszłym roku nakładem wydawnictwa Oficynka ukazała się moja debiutancka powieść pod tytułem Pełnia zapomnienia. Ku mojemu zaskoczeniu, a jeszcze większej radości, powieść została bardzo dobrze przyjęta przez czytających. Z relacji wiem, że moja książka wywołała dużo wzruszeń, łez oraz skłoniła do refleksji nad tym, co jest w życiu tak naprawdę ważne. Jak usłyszałem od recenzenta, to kawał dobrej literatury z pogranicza postapo i dramatu. Zachęcam więc do głosowania na Pełnię zapomnienia w plebiscycie do Nagrody Polskiego Fandomu imienia Janusza Zajdla. Link znajdziecie w opisie. Zachęcam też do głosowania na powieści innych oficynkowych autorów. A kto jeszcze nie przeczytał książki, tego zapraszam do lektury albo do wysłuchania, bo od 15 marca dostępny jest również audiobook. Także jeszcze raz się polecam i dziękuję. W świecie kukułki i wrony dawni słowiańscy bogowie nadal otaczani są czcią, a istoty, które dzisiaj znamy tylko z folkloru, przenikają naturę. Jest też las i w samym jego sercu stoi chatka i dzieją się w niej same dziwy. Poza lasem zaś możni istnują ponure intrygi, lecz mimo to nie brakuje poczucia humoru oraz szczypty romansu. Mówiąc krótko, napisałam książkę, którą sama bym chciała przeczytać. Cześć, z tej strony Andrzej Konefał, autor powieści Nimfa. Mój debiut, moja książka została nominowana do Nagrody Fandomu imienia Janusza Zajdla. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie i za to, że moja książka znalazła się w tak prestiżowym gronie. A dlaczego Nimfa? Bo to książka nieoczywista, fantastyczna. Bo szkielet całej powieści utrzymuje się w czyściutkiej fantastyce. Bardzo Was proszę o oddanie głosu na moje dziecko, mój debiut. Andrzej Konefał, autor powieści Nimfa. Dziękuję. Cześć, tu Artur Pomierny, autor powieści Ego Exi. Zawsze, kiedy jestem w takich miejscach jak to, szumiących swoją naturalnością i przyrodą, myślę sobie, co tu kiedyś będzie. Biblioteka, szkoła, może nowe miasto, może nowe państwo, a może cywilizacja inna tutaj przybędzie, a może zbudujemy tu kolejny obóz koncentracyjny jako ludzkość. Janusz Zajdel patrzył w przyszłość i również martwiła go przyszłość ludzkości i ciągoty antyutopijne naszych społeczeństw do systemów pseudodemokracji połączonych z totalitaryzmem. I ja mam wrażenie, że mi w moim pisaniu i w tym trudnym monologu o ludzkiej przyszłości chodzi dokładnie o to samo, co Januszowi Zajdlowi. I dlatego tak śmiało i odważnie proszę Państwa o głos na Ego Exi mojego autorstwa Pomierny Artur. Jeszcze raz proszę o nominację i do zobaczenia w przyszłości.